Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Kolejny rok, kolejna wyprawa na Bałkany. Tym razem wybraliśmy się do Rumunii. Mamy w planie też odwiedzić Mołdawię. Są to poza Bułgarią dwa ostatnie kraje, które nam zostały na liście krajów bałkańskich do odwiedzenia pod fotografię krajobrazową i fotografię podróżniczą. Więc pora zacząć kolejny wyjazd. Mam nadzieję, że uda się dla Was nakręcić sporo ciekawych materiałów oraz uda mi się zrobić sporo ciekawych zdjęć. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Jest to moja druga noc w podróży. Samego dojazdu nie filmowałem, no bo nie działo się nic ciekawego. Było to po prostu kilkanaście godzin w samochodzie z jednym noclegiem na Słowacji, gdzieś w lesie, po prostu przy drodze i tyle. To jest nasz drugi nocleg, pierwszy już w samej Rumunii. Jesteśmy w górach Rodniańskich. Nocleg na 1700 metrów około. Noc bardzo udana, w zasadzie zero wiatru. Kilkanaście stopni na plusie, więc spało się całkiem przyjemnie. Teraz pokażę Wam nasze obozowisko. Tutaj Subaru, jak zwykle. Mam nadzieję, że w tym roku nas nie zawiedzie i nic się z nim nie będzie działo, bo ci z Was, którzy widzieli film z zeszłego roku, no to wiecie, że mieliśmy dosyć sporo problemów z samochodem, ale mam nadzieję, że w tym roku wszystko będzie ok. Tutaj mój namiot i tak to wyglądało. Spało się całkiem nieźle. Zaraz zbieramy obóz i jedziemy głębiej w te góry. Jest 6 rano, więc widzicie trochę moją zaspaną twarz, dopiero co się obudziłem. No ale raczej zdjęć teraz nie będę robił, no bo warunki nie są zbyt ciekawe do fotografowania, no bo do podróżowania są super. Widzimy się za chwilę. Jako że pogoda dzisiaj do zdjęć zupełnie się nie nadaje, to zwiedzamy sobie okolice. No i przyjechaliśmy do takiej ciekawostki, wieś Nowy Soloniec w Rumunii. Jest to polska wieś, faktycznie jest tutaj jakiś polski ośrodek taki noclegowy. Jest też jakiś sklep, gdzie pani chociaż trochę mówi po polsku. No i ogólnie architektura jest taka bardziej polska niż rumuńska. Więc taka ciekawostka, nie ma tu nic specjalnie super interesującego oprócz tego. Położenie też nie jest jakieś mega malownicze, bo to są jakieś takie mniejsze pagórki. Więc specjalnie bym tutaj nie jechał, ale że i tak nie mamy co robić, no to jeździmy sobie po dolinach, oglądamy wioski, postanowiliśmy tutaj przejechać. Więc jem sobie lodziucha z lokalnego sklepu i zaraz jedziemy dalej.
nastąpiła zmiana planów i wylądowaliśmy w Kiszyniowie. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu siedzieć w górach, dlatego że zapowiadali na najbliższe dni upały po ponad 30 stopni. I do tego jeszcze mieliśmy totalnie bezchmurne niebo, więc nie było sensu siedzieć po prostu w górach. No bo nic ciekawego byśmy nie zrobili, a do tego byśmy się smażyli po prostu na otwartej przestrzeni. Więc stwierdziliśmy, że jedziemy do Mołdawii zwiedzić Kiszyniów. I tak mieliśmy to w planie, mieliśmy to zrobić później, ale po prostu przesunęliśmy sobie to ze względu na pogodę. Więc po jednym dniu podróży przespaliśmy się po drodze w apartamencie w przygranicznym mieście, jeszcze po stronie rumuńskiej. Miasto nazywało się Jassy. Nie wiem, jak się to wymawia, ale tak się pisze. No i dzisiaj dotarliśmy do Kiszyniowa, jest już wieczór, lecimy zwiedzać miasto. Jak widzicie, architektura jest dosyć specyficzna, przypomina mi to trochę Belgrad. Do tego, jak wjeżdżaliśmy do miasta, to temperatura w naszym samochodzie, raczej temperatura, którą pokazywał nasz samochód, wynosiła 41 stopni, więc jest po prostu hiper gorąco. Teraz trochę zaszło słońce, więc jest lepiej, ale nadal warunki do fotografowania czy w ogóle chodzenia po mieście są bardzo trudne. No ale nie ma co marudzić, właśnie mamy złotą godzinę, wyciągam aparat i porobię trochę zdjęć takich bardziej ulicznych, trochę architektury, no i widzimy się później. Drugi dzień w Kiszyniowie, wczoraj nie nagrywałem, dlatego że mieliśmy bardzo mało czasu, kończyło się światło i chciałem porobić po prostu trochę zdjęć ulicznych. Mam ze sobą Leica Q2, do tego paseczek Speak Designa, bardzo wygodnie, na lekko, mogę sobie w ten sposób latać po mieście i robić zdjęcia. Warunki też były niełatwe, bo mieliśmy 41 stopni wczoraj, jak wjeżdżaliśmy do Kiszyniowa. No, ja chyba nie doświadczyłem w swoim życiu aż takich upałów. Trochę do gorąca mnie przyzwyczaiły te bałkańskie wyjazdy, ale jednak no, to było już ekstremalnie gorąco, a też w naszym aucie klimatyzacja nie bardzo działa, nie bardzo możemy jej używać, bo coś tam z samochodem są jakieś problemy, więc wyobraźcie sobie cały dzień siedzenia w takim upale w rozgrzanym aucie, a potem jeszcze chodzenie po mieście w 40 stopniach, więc no nie dziwcie się, że wczoraj już nie dałem rady jeszcze nagrywać do tego, wystarczy, że porobiłem trochę zdjęć. No ale dzisiaj mamy drugi dzień, pokażę wam trochę Kiszyniowa, jestem właśnie na dworcu głównym. No, architektura jest taka mocno komunistyczno nieciekawa, ale z drugiej strony może i ciekawa. No, poglądamy to miasto, z tego co wiem jest ono dosyć nudne, nie ma tutaj nic specjalnie ciekawego dla turystów, ale z drugiej strony no właśnie to może być tutaj ciekawe. To, że mało kto tutaj przyjeżdża, mało kto pokazuje to miasto, więc myślę, że mimo wszystko warto je pooglądać. W porównaniu do innych budynków dworzec nie wygląda źle, ale jest masakrycznie pusty, no w zasadzie nikogo tutaj nie ma. Nie wiem, jak tutaj wygląda rozkład, czy jeżdżą jakieś pociągi, no ale w sumie jest całkiem czysto, schludnie, źle to nie wygląda. Ogólnie na ulicy nie ma jakiegoś syfu, nie jest to Albania, nie chodzą tutaj zwierzęta po ulicy, nie ma tak dużo śmieci. Miasto jest całkiem zadbane, tylko widać, że po prostu bardzo zniszczone są budynki, no i to głównie rzuca się tutaj w oczy. Na dworcu macie księgę gości, można się wpisać i rybki w rogu. Dosyć ciekawy widok. Sprawdziliśmy przed chwilą i z tego dworca odjeżdża dziennie 6 pociągów. No nie jest to zbyt imponujący wynik, szczególnie jak na taki budynek, w którym są akwaria i księga gości. No ale wygląda to dosyć ciekawie. Aparat, którego używam tutaj do fotografowania w Kiszyniowie, to Leica Q2. Specjalnie zabrałem ze sobą ten model właśnie pod taką fotografię uliczną, fotografię miejską. Mamy tu obiektyw 28 mm stały, bez możliwości wymiany, bez możliwości zmiany ogniskowej, ale nie jest to jakoś bardzo mocno ograniczające. Można też dosyć mocno kropować te zdjęcia, bo jest tutaj matryca 47 megapikseli. Aparat nie rzuca się w oczy, jest dosyć mały, może nie jakiś bardzo lekki, ale wygodnie się z nim chodzi. Kiedy go zamontuję sobie na taki pasek od Peak Designa, no to w zasadzie nie muszę brać
brać nic innego i mogę iść na miasto robić zdjęcia. Dodatkowo mam tutaj jeszcze drugi pasek, jest to ten nowy malutki paseczek Peak Design Micro Clutch, on się chyba nazywa, z taką płytką tu od spodu, do której można zamocować szybko złączkę do statywu. No jest to taki pasek, który w zasadzie służy do lepszego trzymania aparatu, wchodzą tutaj dwa palce, no i po prostu czujemy się bezpiecznie, kiedy nie mam takiego dużego paska założonego, no to chodzę tylko z tym małym paseczkiem i nie boję się, że ktoś mi, nie wiem, wyrwie aparat z ręki albo mi on po prostu wypadnie, więc jak na razie bardzo dobrze mi się z tego paska korzysta, może więcej Wam jeszcze trochę o nim opowiem później. Natomiast no nie ściągam go za każdym razem, kiedy biorę ten większy pasek, to po prostu go dopinam na tych szybko złączkach od Peak Designa i chodzę sobie z dwoma paskami i też wygodnie się w ten sposób pracuję. Właśnie przechodzę przez taki uliczny targ. Dzisiaj jest wtorek, nie wiem, czy co wtorek się tutaj tak ludzie wystawiają, czy codziennie. No takie, wiecie, na zasadzie co wygrzebane z szafy i niepotrzebne, no to idzie do sprzedania. U nas oczywiście też jest podobnie, na przykład na Świebockim we Wrocławiu wygląda to dokładnie tak samo, tylko po prostu w większej skali. Jakieś ubrania, bibeloty i tyle. Po ulicach jeżdżą trolejbusy, większość już wygląda całkiem nowocześnie. Da się tutaj jeździć samochodem, ruch jest w miarę normalny, chociaż nie są wymalowane pasy na ulicach. Skrzyżowania czasem są dosyć dziwne, więc trzeba być po prostu cały czas czujnym, żeby w kogoś nie uderzyć, ale no nie jest to tak ciężka sztuka jak chociażby w Tiranie. Poza tym no, życie w mieście wygląda całkiem normalnie, jak u nas są McDonaldy, są galerie handlowe. Bardzo duża różnica jest z tego, co widziałem tutaj, no, między takim życiem w mieście a życiem na wsi, bo wieś tutaj wygląda jak wieś u nas, ale 30 lat wstecz. W mieście to już nie jest taka duża różnica. Wyjechaliśmy już z Kiszyniowa, udaliśmy się w stronę jednej z nielicznych atrakcji turystycznych w Mołdawii. Jest to taki kościółek położony na takim wzgórzu, naokoło są doliny i rzeka, która otacza to wzgórze. No ładne położenie, ale dzisiaj upał strasznie daje nam się we znaki, więc długo tutaj nie wytrzymamy, już powoli każdy z nas odpada. Przed chwilą Wiktor dostał jakichś zimnych dreszczy i no próbowaliśmy się jakoś ochłodzić, ale no nie idzie nam to. Myśleliśmy, że może w tej rzece, która tutaj płynie, uda nam się wykąpać, ale to jest dosłownie zupa, a nie rzeka, więc no mimo, że ja nie mam jakichś na przykład dużych wymagań co do czystości wody, w której się kąpię, to tutaj nie wejdę, nie ma szans i chłopaki tak samo zrezygnowali. No więc no jest ciężko, dosłownie szybko oblecieliśmy tutaj ten kościół i jedziemy dalej, no bo ten upał daje się we znaki, a i tak no pogoda jest taka, środek dnia, że raczej jakieś super zdjęć nie porobimy, no ale myślę, że warto było zobaczyć chociaż jedną z tych nielicznych atrakcji w Mołdawii. Jest tutaj naprawdę ładnie, kościółek jest taki dosyć nowoczesny, widać, że albo był niedawno wyremontowany, albo jest w ogóle nowy, nie wiem, niestety nie czytałem żadnych ciekawostek o tych miejscu, tylko przyjechaliśmy tutaj na spontanie, ale jest bardzo elegancki. Ale no, przede wszystkim podoba mi się tutaj położenie tego kościółka, no bo faktycznie są jakieś tam skałki po bokach, wygląda to całkiem ciekawie. Większość Mołdawii niestety jest bardzo kiepska, jeśli chodzi o krajobrazy, no w zasadzie są to albo równiny, albo takie wyżyny pofalowane, wszędzie pola, łąki i w zasadzie tyle. Nie ma tutaj kompletnie nic ciekawego, jeśli chodzi o taką typową fotografię krajobrazową. No ale nie po to tutaj przyjechaliśmy, ja przynajmniej chciałem tutaj porobić jakiegoś streeta, jakieś zdjęcia takie bardziej uliczne w tym Kiszyniowie. No i coś tam udało mi się wczoraj zrobić, jestem całkiem zadowolony, może nie ma tego dużo, ale mam na pewno kilka kadrów, które mi się podobają. Na razie nie mamy planów, co robimy dalej, najprawdopodobniej wracamy dzisiaj w góry. W górach powinno iść jakieś ochłodzenie i od jutra chyba będzie nawet 10 stopni w nocy w górach, więc niezły przeskok z 41 dzisiaj do 10 stopni i załóżmy jutro w nocy. Nie wiem, czy nasze organizmy to wytrzymają, no ale zobaczymy jak będzie.
skończyliśmy już nasz wypad do Kiszyniowa i dojechaliśmy z powrotem w rumuńskie Karpaty. Jest wieczór, rozbiliśmy się na szczycie. Nie był to najlepszy pomysł, bo jak widzicie za mną idzie tutaj dosyć spora burza, więc szykuje się dosyć intensywna noc. Najprawdopodobniej będziemy czekać w namiocie, aż to przejdzie, no bo jak widzicie, wygląda to naprawdę nieciekawie. Życzcie mi spokojnej nocy, bo łatwa raczej nie będzie. Jednak musieliśmy schować się do samochodu, bo wyglądało to naprawdę nieciekawie. Nawet zjechaliśmy odrobinę niżej z tego szczytu, zostawiając tutaj namioty. Nie było aż tak źle. Całość trwała pół godziny 40 minut. Z tego, co patrzyliśmy na radarach burzowych, to zahaczył nas dosłownie fragment tej burzy, więc mogło być zdecydowanie gorzej. No ale burza już przeszła. Te pół godziny przesiedzieliśmy sobie w aucie i tyle. Teraz dosyć mocno wieje na zewnątrz, jest zimno i mokro, a mój namiot, który mam tutaj ze sobą, nie jest zbyt dobry, więc trochę poprzeciekał. No więc ja się dzisiaj po prostu prześpię w aucie, chłopaki poszli już do swoich namiotów. Nastawię budzik na 6 rano, bo po tych opadach mogą być naprawdę super warunki do robienia zdjęć. Mam nadzieję na jakieś mgły w dolinach. Ma się też trochę poprzejaśniać, więc nie powinno być jakoś bardzo dużo chmur na niebie. Więc jest szansa jutro na naprawdę dobre kadry. Więc nastawiam budzik, idę spać i widzimy się o wschodzie słońca. Właśnie wstałem, jest jakaś 6:30. Warunki wyglądają na nie najgorsze, bo są faktycznie jakieś chmurki w dolinach. Niestety tam, gdzie wschodzi słońce, jest taki pas chmur nad horyzontem, więc raczej sam moment wschodu nie będzie jakiś spektakularny, ale jak już słońce wejdzie trochę wyżej, to może być ciekawie. To, co mnie teraz zainteresowało, to tutaj z mojej lewej strony jest pełnia księżyca, która jest dosyć nisko nad horyzontem. Wygląda to całkiem nieźle, więc idę teraz po aparat, spróbuję coś zrobić z tym księżycem i poczekam potem na moment, kiedy to słońce wejdzie wyżej. A sama noc nie była najgorsza, było trochę zimno i trochę niewygodnie, pomimo że te fotele w Foresterze rozkładają się całkiem płasko, no to nie są one jakieś super wygodne. Ale podłożyłem sobie jakiś plecak pod nogi i no nie było najgorzej. Niestety cały czas wieje i to dosyć mocno, całą noc zresztą wiało. Zobaczymy, jak będzie później. No dobra, idę po aparat i czas porobić jakieś zdjęcia. Światło zaczyna powoli dopisywać. Zacząłem od takich węższych kadrów obiektywem 40-150 f4 od OM System. Tam widzicie za mną wzgórze, nie wiem, czy je będzie tutaj dobrze widać, na którym stoją jakieś dwie osoby, więc dodały mi fajny element do zdjęć, który no, powoduje taki efekt skali i widać wtedy ogrom tych gór, więc fajnie, że przypadkiem tam te dwie osoby się znalazły. Do tego mamy te mgły w dolinach, wygląda to całkiem nieźle. Jak widzicie, fotografuję dzisiaj OM5, dlatego że mój OM1 służy mi po prostu za kamerę. Jest dla mnie wygodniejszy do vlogowania. Aparat jest ustawiony na statywie Peak Designa. No i na ten moment nie używam żadnych filtrów, bo specjalnie nie czuję takiej potrzeby. Być może zaraz założę jakiś filtr polaryzacyjny, ale zobaczymy. Zrobię jeszcze kilka węższych kadrów i zmienię obiektyw na 8-25, żeby jeszcze jakiś szerszy ujęć tutaj poszukać. We'll be right back.
Jak widzicie, zmieniłem obiektyw na 8-25. Za mną widzicie krówki i przed chwilą jedna mi pięknie przypozowała na tej drodze, którą teraz idę. Mam fajny kadr, gdzie jest krowa na pierwszym planie i z tyłu ładne doliny pokryte mgłami. Lubię takie zdjęcia, gdzie jeszcze dodatkowo właśnie jest to zwierzę na pierwszym planie albo w ogóle co innego na pierwszym planie. Wtedy te zdjęcia są takie bardziej trójwymiarowe, mają więcej głębi, więc fajnie, że udało mi się z góry zobaczyć te krowy, że one tutaj chodzą, że jest szansa na zrobienie ciekawego zdjęcia i udało się coś fajnego uchwycić. Dzisiaj wstaliśmy na wschód słońca, ale nie wyszło nic ciekawego, pomimo że wydawało się, że będzie potencjał, bo była taka szczelina między chmurami a po prostu horyzontem. No ale to słońce jednak wzeszło z trochę innego kąta i no nie było nic ciekawego przez chwilę, po prostu niebo podświetliło się na czerwono, ale potem nie było co tam robić. Zachód wczoraj w miejscu, w którym spaliśmy, również był nieudany, też nie było jakichś warunków do fotografowania i w ogóle miejsce, w którym spaliśmy tutaj wyżej w górach, które widzicie za mną, też nie było specjalnie fajnie usytuowane, ciężko było tam znaleźć miejsce, żeby rozbić namiot. No i w tym miejscu, w którym ten namiot rozbiliśmy, kadry nie były jakieś ciekawe, a też nie mieliśmy jakoś super wczoraj energii, żeby wchodzić gdzieś bardzo wysoko na szczyty. Zamiast tego dzisiaj rano wstaliśmy i jeździmy sobie tutaj po okolicznych bacówkach i łapiemy jakieś kadry, bo jest całkiem fajne światło, jest trochę chmur, trochę słońca, więc robią się takie plamy na po prostu na horyzoncie. Do tego szukam po prostu innego miejsca na nocleg, jakiegoś ciekawszego i to jest w zasadzie plan na dzisiaj. Jutro ma się zepsuć pogoda, więc nie wiem, czy jutro nie zjedziemy po prostu gdzieś w jakąś dolinę i nie poszukam może jakiegoś noclegu po prostu w jakiejś chacie, no bo nie myliśmy się już od kilku dni, tutaj jest kiepsko z wodą i przydałoby się trochę ogarnąć, a i tak jutro raczej cały dzień będzie padać z tego, co sprawdzaliśmy na pogodzie. Udało mi się tutaj złapać też kilka bardzo fajnych kadrów. Część robię Leica Q2, część Olympusem OM5 z dłuższym obiektywem. Zrobiłem naprawdę fajne zdjęcie krów na pierwszym planie z bacówką z tyłu oraz bardzo ładne zdjęcie tej bacówki, która jest pięknie położona tutaj w dolinie za mną. Na górze jest jeszcze taki mały domek. Zrobiłem to zdjęcie obiektywem 8-25 na OM1. No i wyszło super, bo świetnie tam pada światło. Kolory wyszły takie soczyste, ładne, więc jestem mega zadowolony z tych zdjęć. No i jedziemy dalej, zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Dobra, jednak stwierdziliśmy, że 3 dni nie mycia się w górach to już jest przesada. Nie wiadomo, jak będzie jutro, czy w końcu będziemy nocować w jakimś budynku, czy dalej w namiocie. Więc podjechaliśmy sobie na najbliższą rzekę i czas na szybką kąpiel. W takich sytuacjach dobrze jest mieć wszystko w jednym miejscu. Ja mam taką fajną kosmetyczkę od Peak Designa, wyciągam ją tylko z plecaka, nie muszę szukać wszystkiego porozwalanego po każdej części bagażu, więc mam tutaj wszystko, czego potrzebuję, jakiś żel pod prysznic, szampon do włosów, szczoteczka i tak dalej. Bardzo wygodna rzecz i polecam Wam, używam jej już od kilku wyjazdów i świetnie mi się sprawdza, więc niestety woda jest bardzo zimna. No ale jakoś trzeba dać radę. Najgorzej, że chcę umyć w tej wodzie głowę, a w ogóle ciężko będzie się tutaj jakkolwiek zanurzyć. No ale spróbuję to zrobić. Oszczędzę Wam tego widoku i widzimy się za chwilę. Ja już po kąpieli, dobrze, dzisiaj nie jest tak zimno i świeci jakieś słońce, bo woda jest naprawdę zimna i tak było trudno wejść do niej, a w gorszą pogodę to myślę, żebym się nie wykąpał. Głowy nie dałem rady umyć, bo jest za płytko, za zimno i już dałem sobie z tym spokój, ale i tak super było się odświeżyć i czuję się dużo lepiej. Na pewno działa taka zimna woda lepiej niż kawa z rana, bo momentalnie się obudziłem, teraz czas iść zrobić coś do jedzenia, żeby wynagrodzić sobie trudy tej kąpieli w zimnej wodzie. Ja akurat do osób, które morsują, nie należę i nie przepadam za wchodzeniem do aż tak zimnej
wody, no ale czasem trzeba. Myślę, że już mam wystarczająco materiału na jeden odcinek vloga, więc tutaj zakończymy ten film, ale sprawdzajcie nasz kanał, niebawem pojawi się kolejny odcinek i tam będzie po prostu dalsza część podróży. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, sprawdźcie inne nasze filmy i widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!